kolejne konkursy, które ogłaszamy. Dzisiaj w trzech, właściwie czterech obszarach, łącznie 2 miliony 180 tysięcy złotych i to są kolejne konkursy, drodzy Państwo, które w tym roku mają zwyżkę. Mówiliśmy o konkursach już sportowych, które się toczą, gdzie również jest znaczący wzrost, natomiast dzisiaj kultura, turystyka, ratownictwo i ochrona turystów, następnie organizacja rajdów i wycieczek rowerowych oraz Opolski ze smakiem. Jeżeli moglibyśmy przejść do kultury, drodzy Państwo, znaczący wzrost w tym obszarze 750 tysięcy do miliona złotych. Ilość przedsięwzięć, wydarzeń skierowanych zarówno do młodzieży, jak i do mieszkańców poszczególnych powiatów zdecydowała o tym, że postanowiliśmy w tegorocznym budżecie zwiększyć tą kwotę znacząco o kolejne 250 tysięcy. Do 17 marca nabór w tych wszystkich obszarach. Co istotne, te przedsięwzięcia, które będą realizowane, będzie to tylko i wyłącznie jeden konkurs. W tamtym roku dzieliliśmy kulturę na dwa półrocza, w związku z tym, że pierwsze półrocze było bardzo ograniczone, pandemiczne. W przyszłym roku, znaczy w tym roku będzie to jeden konkurs na kulturę, na dziedzictwo, tak aby organizacje pozarządowe nie musiały dzielić swoich przedsięwzięć na poszczególne półrocze, tylko po rozstrzygnięciu konkursu będą miały czas do końca roku na realizację ich w ramach swoich działań. Dokładnie tego samego dotyczy się turystyka i tego dotyczy się ochrona przede wszystkim tego ruchu turystycznego.